pierwszy etap przeprowadzony tych prac i tu nawierzchnia zostanie odnowiona na odcinku od kanału Łyskiego, od mostu na kanale Łyskim do ulicy Łąkowej. Też powstanie w ramach tej inwestycji rondo u zbiegu ulicy Obwodowej, Rolniczej i Olimpijskiej. Ma to na celu przede wszystkim usprawnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo w tym miejscu. Też oprócz nowej nawierzchni i ronda, nowe zatoki autobusowe, także prace związane z tą siecią energetyczną, kanalizacją deszczową. Również dodatkowo prowadzona jest budowa wodociągu. W ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy bardzo dobrą informację. Wszystkie nasze wnioski, które składaliśmy, zostały rozpatrzone pozytywnie. 7 wniosków znajduje się na liście podstawowej i kwota, którą otrzymamy w ramach tego wsparcia na rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu wejherowskiego, to jest 12 milionów złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie na drugi etap budowy, remontu, modernizacji ulicy Obwodowej w Redzie. W tej chwili trwają prace już na pierwszym etapie, ale za chwilę będziemy już ogłaszać przetarg na kolejny etap od ulicy Łąkowej do ronda przy ulicy Młyńskiej. Teraz będziemy dokończać modernizację ulicy Chłopskiej w Kębłowie. Na to zadanie też otrzymaliśmy dofinansowanie i wspólnie z gminą Luzino dokończymy, myślę, taką istotną inwestycję drogową dla mieszkańców Kębłowa. Do tego dwa zadania remontowe, dwa odcinki, dosyć długie odcinki dróg. W gminie Choczewo dojazd do samej miejscowości Choczewo przez Łętowo, czyli ten prawie dwukilometrowy odcinek drogi przez las, ale także w gminie Gniewino. Tu dojeżdżając do Gniewina przez Strzebielinek, czyli Kolkowo, przez wieś Kolkowo, na tym odcinku również przy zbiorniku wodnym, elektrowni wodnej, ten odcinek zostanie również wyremontowany. W imieniu magnificencji rektora chciałem podziękować pani doktor za wsparcie w utworzeniu kierunku pielęgniarstwa w Kaszubsko-Wolskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. Cieszę się ogromnie i gratuluję Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie podjęcia się wspaniałej inicjatywy kształcenia pielęgniarek w naszym regionie. Jest to kierunek unikatowy, jest to kierunek wyjątkowy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest jedną uczelnią niepubliczną w okręgu metropolitalnym Gdańsk-Sopot-Gdynia, która ten kierunek ma. Ten kierunek nie powstałby bez wsparcia starostwa powiatowego w Wejherowie, a szczególnie wsparcia osobistego pani starosty, pani dr Gabrieli Lisius. Zawód pielęgniarki bardzo ważny, dzisiaj to widzimy w czasach epidemii i bardzo potrzebny na każdy czas. Dlatego z ogromną radością przyjęłam tą wiadomość, że jest pozytywna decyzja i Ministerstwa Zdrowia, i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ten proces rekrutacji, naboru na studia pielęgniarskie można już rozpocząć. Wziąwszy pod uwagę wielkie zainteresowanie tymi studiami, jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni po uruchomieniu rekrutacji będziemy mieli komplet. Szanowni Państwo, drodzy czytelnicy, bardzo się cieszę, że jest możliwość przywitania Was w bibliotece, wypożyczenia Wam książek. Zakupiliśmy oczywiście bardzo dużo w tym czasie nowości wydawniczych, na które już zapraszamy. Biblioteka została odpowiednio przygotowana dla Państwa. Jest droga brudna, droga czysta, są środki dezynfekujące, specjalne przyłbice pracownicy będą mieli na sobie, aby też uniknąć zarażenia, bliższego kontaktu. Oczywiście zapraszam wszystkich czytelników do biblioteki po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym do biblioteki, umówieniu na godzinę. Będziemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16, w godzinach od 12 do 12.30 będzie półgodzinna przerwa na wywietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję i oczywiście też dla pracowników, żeby mogli też skorzystać z posiłku, napojów. Także bardzo się cieszę, że się zobaczymy i do miłego zobaczenia.